18 października 2020 roku miasto Zakopane obchodziło swoje 87. urodziny. Włączając się w ten piękny jubileusz, jak również w ramach festiwalu Inspirowana Górami, Miejska Galeria Sztuki imieniem Władysława Hrabiego Zamoyskiego przygotowała wystawę pod nazwą Litera, Idea i Forma. Zabieramy Państwa w przepiękną, sentymentalną podróż opowiadającą o historii Zakopanego, o jego mieszkańcach, o wielkich postaciach związanych z Zakopanem, jak również o rozwoju miasta. Ten projekt wystawienniczy jest również okazją, aby ten fragment historii Zakopanego przedstawić w sposób niebanalny, metaforyczny, poprzez literę. Piękną literę, która niesie za sobą symbol, treść, ideę i formę. Zespolenie wątku estetycznego i historycznego stwarza niecodzienną okazję, aby opowiedzieć żywą historię miasta, utrwaloną życiorysami zwykłych mieszkańców, ich zatrzymanymi w czasie osobistymi historiami, często intymnymi lub dramatycznymi. Prezentowany zbiór dokumentów, rękopisów i ulotnych notatek, pozyskany z zasobów instytucjonalnych i prywatnych, nigdy wcześniej dotąd niepublikowanych rodzinnych archiwów, jest jak otwarta kapsuła czasu i pozwala na osobiste rozważania natury estetycznej i historycznej. Moim założeniem kuratorskim, przygotowując tę wystawę, było również to, aby jawiła się niejako wielka, monumentalna tkanina, która stworzona z wielu rozlicznych, niezwykłych wątków, opowiedziała historię Zakopanego w sposób wzruszający i fascynujący. Tatrzański Park Narodowy posiada liczne archiwalia XIX i XX-wieczne, otrzymane w darze od Zofii i Witolda Paryskich. Zbiory te obejmują kolekcje pocztówek, czasopism, książek, dokumentów osób związanych z Zakopanem i Tatrami. I właśnie ten fragment tych zbiorów możecie Państwo obejrzeć na wystawie Litera, Idea i Forma. Oczywiście z racji swojej unikatowości, jak również ulotności, są tutaj pokazywane na wystawie w formie pięknie przygotowanych skanów. Natomiast archiwalia oryginalne pochodzą z zasobów prywatnych i tutaj bardzo jeszcze raz dziękuję rodzinie Antoniny Gąsienicy-Giewont i Macieja Giewonta, ponieważ możemy obejrzeć, czego dotąd nikt nie oglądał. One były głęboko schowane w szufladach właśnie zbiorów rodzinnych i to są na przykład świadectwa szkolne. Są piękne listy, ulotne listy pisane przez zakochanego pana z Krakowa do pięknej góralki. Są pocztówki wysyłane do Zakopanego czy z Zakopanego, pięknie pisane. Znaczna część dokumentów na wystawie pochodzi właśnie z zasobów miejskich biblioteki publicznej. Również do tej pory te dokumenty nie były prezentowane. I to na przykład są książki z dedykacjami autorów dla wybitnych postaci Zakopanego, jak na przykład księdza Stolarczyka, Juliusza Zborowskiego, Stanisława Witkiewicza czy Jana Staudyngera. Z zasobów prywatnych pana Marka Sochy pochodzi piękna książka zapisana pięknym kaligraficznym pismem z Straży Pożarnej. To jest księga wyjazdów Straży Pożarnej już od 1930 roku. Jest również bardzo sentymentalna część, ja myślę, że to tworzy już taki obiekt pochodzący z zasobów prywatnych pani Kamili Słobodzińskiej, jej prababcia i skrzętnie zapakowane listy, które otrzymywała czy wysyłała pani hrabina Rita Zabiełło. Mamy również taką część współczesną. Ewa Diakowska-Berbeka była artystką, która mocno związana była z Zakopanem. Bardzo dużo prac swoich graficznych zapisów przygotowywała dla Urzędu Miasta Zakopanego, ale również znana nam jest jako artystka, która związana była z Teatrem imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. Ten fragment prac Ewy Diakowskiej-Berbeki pokazujemy tutaj na wystawie. To są jej pierwsze
prace kaligraficzne, liternicze przygotowywane jeszcze na studiach w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Potem już etap związany z Zakopanem i to są na przykład okolicznościowe dyplomy odręcznie zapisane przez Ewę Diakowską-Berbekę, jak również pięknie prowadzona księga z laureatami Nagrody Burmistrza Miasta Zakopanego. Tę księgę możemy również tutaj obejrzeć w galerii. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na wystawę. Zapraszam Państwa w podróż po Zakopanem. Historyczną podróż, wzruszającą, sentymentalną podróż po naszym mieście Zakopane.